Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mateusz Ostaszewski i Mateusz Kieliszkowski. Witamy Was ze słonecznego Luzina. Rozpoczynamy z Pucharem Polski Strongman. Jest to pierwsza impreza po całej naszej pandemii koronawirusa, także szykuje się naprawdę mega walna, fajna, ciekawa rywalizacja. 6 zawodników, 6 konkurencji. Ja z Mateuszem jesteśmy sędziami tej imprezy, także pogoda jest. Czego tu więcej chcieć? Zapraszamy Was do oglądania. Się, kurwa, zobacz, to jest płaski brzuch, kurwa, nie wiem o co chodzi. Się. Nie czepiaj się, bo ci mówię, że teraz fitness. Martwy ciąg. Martwy ciąg ile? 380. O! 380. Kurwa, nie zaniżamy, nie zamyślamy wyników. Belka dzisiaj 200. Belka dzisiaj 200. Teraz jest chudy Konrad, to nie będzie takich ciężarów. Nie no, 180 robimy się. Nie, tam musi 200. Mamy specjalnie tyle ciężarów przywiezione, że wie, 200 musi usiąść. Nawet pomyślał o tym Mati Kieliszkowski, żeby wziąć 2,5, że jak już dwie osoby załóżmy zaliczą 200, żeby było 205. No? Kieliszkowski to niech się zajmie tam YouTube'em. A nie, to ciężary by cię złożył. Kto dzisiaj wygra, Mati? Dzisiaj ja sędziuję, to wszystko zależy ode mnie, kto wygra te zawody. Nie, tak naprawdę jestem w roli sędziego, tak naprawdę jest to bardziej stresująca praca niż dźwiganie, jak dla mnie. Ponieważ no, tak naprawdę ciąży na mnie duża odpowiedzialność. Każdy błąd można różnie potraktować zawodnika, raz sprawiedliwie, raz niesprawiedliwie. Trzeba być zgranym zawodnikiem, czyli zawodnik musi przestrzegać wszystkich reguł, czyli wszystkie komendy, czyli przytrzymanie belki nad głową, to jest bardzo ważne. Jeśli zawodnik nie będzie trzymał belki, będzie tańczył, nie będzie wyglądało to zbyt pewnie, nie możemy tego zaliczyć, więc wtedy nie może być pretensji. Dlatego też więc ja wolę dźwigać niż sędziować, ale muszę sprawdzić się jej w tej roli, ponieważ nie jestem w stanie na ten moment podnosić dużych ciężarów. Instrukcję od Mateusza Staszewskiego, dzisiejszego sędziego. Piękna technika. Musisz pokazać, co potrafisz. Tak jest, brawa. Tak, brawo. I mocno krzyż. Tak jest, brawo. Zawodnik gotowy? Tak, brawo. Oj, leczu. Thank you.
Brawo! Wygrał właśnie Mistrzostwa Świata w wyciskaniu pętli u Żydrynosa w Sawickiach w 2018 roku. Tak jest, brawo! Od Darek Majer. Raz. Aż 50 sekund jest. Dawaj Darek. 75 sekund na wykonanie ćwiczenia razem. 60 sekund na wykonanie ćwiczenia. Jak będzie dużo, dużo wyżej. I to nasz lelema. I drodzy Państwo, poproszę o brawa, głośno, głośno, zróbmy hałas, a Oskarowi to pomoże. Proszę. No i teraz jeszcze góra. Góra Oskar! Brat na widowni dopinguje. Tak? Podpowiedzi wicemistrza świata dwukrotnego, tak jak już powiedziałem, dla mnie najsilniejszy obecnie człowiek świata, to jeszcze udowodni. Mateusz ci mówi, poczekaj, poczekaj jeszcze parę sekund, odpocznij. Dawaj, jedziesz teraz! I teraz głośno! To będzie w górze! Ale brawa na Oskara, brawa! I zobaczymy! Tak jest! A dzisiaj zobaczymy. Epa! Dobrze. Dawaj, no. Góra. Dziękujemy Krzysiu, brawo. Epa!
świetna technika. No to co, no chłopaki podchodzą po 200, tak jak powiedział Mateusz, 200 to już jest ogromny ciężar. Tym bardziej, że to trzeba jeszcze podnieść z ziemi, zarzucić. Niektórzy mają większy problem z zarzutem niż samym wyciśnięciem. Mam nadzieję, że we dwóch wycisną te 200 i to będzie ich nowy rekord. Krzysiu, przypomnij jeszcze twój rekord w belce. 217,5 oficjalnie na zawodach Arnold Classic w Australii. Brawa, a może Krzysiu powiesz nam, dlaczego tak zmieniłeś trochę swoją postawę, posturę? Ciałko ubyła, bo było trochę dalej, jesteś potężnym facetem, ale inaczej wyglądasz? Słuchaj, no to już się wszystko niedługo wyjaśni, we wrześniu będzie oficjalne potwierdzenie to, do czego teraz dążę, a na razie nie będę nic mówił, trochę zachowam w tajemnicy. Krzysio, brawa dla Krzysiu, wspaniały sportowiec, wiele razy pokazał, jaka to jest polska siła, także na zawodach Strongman klasa sama w sobie, a zobaczycie niedługo, czym jeszcze. 200 kilo! Głośno, nie bójmy się dopingować, jest piękny dzień. Głośno, kontra! Jeszcze ma czas na spróbowanie, spokojnie. I brawa, brawa, drodzy Państwo, brawa! Rączki do góry i brawa! Głośno! Jeszcze nie dzisiaj, ale brawa dla Konrada. I Mariusz Dorawa. Teraz musi być głośno. Teraz musi być głośno o te 2 kilogramy, które brakowały tam. Drodzy Państwo, rączki w górę i Mariusz podnosi w górę. Jeszcze raz. Co Krzysztof myślisz o belce? Nie no, chłopaki, powiem Ci, 192 to by wzięło na pewno. 200, powiem Ci tak, Konrad zarzucił. Mariusz Dorawa też zarzucił. No Mariusz chyba był ciut lepszy w tym... Wtoczenie było bardzo łatwe. No, wtoczenie miał łatwiejsze. I kurczę, no brakuje mnie dużo, no. Tak można powiedzieć, no... Słuchaj, 195, myślę, jeden i drugi by zrobił. Dobra, dzieciaczki jeszcze dostają nagrodę za swoją aktywność fizyczną i brawo, że mamy taką. Tylko widzisz, oni oboje po 180 poszli na 200. Jakby jeden z nich poszedł na pewne 190, to by było 6 punktów. No, od razu inne punkty. No, od razu inne punkty. Żaden z nich nie ma strategii. Dokładnie. Po prostu zobaczył, jeden podnoszę, drugi nie. Ale wiesz, to też dobrze, bo chłopaki są świeżi, wygłodniali i każdy z nich chciał ten rekord, nie? Dlatego wiesz, dlatego kurczę, no to było fajnie, to można było zrobić. Tak, trzymaj. Czekamy na drugą konkurencję. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jak obstawiasz? A co jest drugie? Rama i Gorek z powrotem. Konrad trochę teraz fitness, bardziej wagę zrzuca. To może zaskoczyć. Ale powiem Ci, tu wszyscy są szybcy, to tutaj to będzie, wiesz. Druga konkurencja. Innych sportów, więc możemy się spodziewać niespodzianki. Tutaj, powiem Ci tak, tu w tej konkurencji co zaważy? W tej konkurencji zaważy złapanie worka. Który będzie się z tym najszybciej bawił, jak goniąc, jego trzeba szybko wrzucić na barki i powiem. Worek nie będzie jakiś ciężki. Kto popełni błąd przy worku, ten straci sekundy i przegra konkurencję. Też tak myślę. Tomasz Lademasz, Lademan i Darek Weyer. Zawodnicy gotowi do startu! Brawo! Tomek odpiął pas, tak? Będzie mu łatwiej z workiem i Borek 100 kilo. I brawa na Tomka, zobaczcie, jak to... Ajajaj! Za szybko chciał!
Tak jest, brawa! Tomasz Lodeman zakończy tą konkurencję. Tak. I Borek. Zobaczcie, całą maszynę waży 220 kg. Nasza obsługa niesie w trójkę. A panowie z Turkmenii osobiście samemu z dokładką. Brawo Darku, brawo! Zawodnicy gotowi! Zostawcą! O, wystrzelił! Mocno idzie, bardzo mocno, dobry wynik będzie. Dawaj Krzysiu, mocno Krzysiu. I Oskar z workiem. Proszę, najlepszy wynik, zdecydowanie. Już śpieszę. Bardzo wyrównany! Proszę! I brawa, brawa, głośnie brawa! Zobaczcie, pasy poszły! No! Lepszy! Mariusz Konrad! 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 Brawo! Potęga, Dominik zadowolony! Trochę zaskoczony tą belką 170. Myślałem, że 180 pójdzie. Teraz rama poszła dosyć dobrze. Sprawnie tam sekundy się. Sekundy różnicy były. Kwestia może tego z Konradem czy z Dorawą w parze, to byśmy się gonili. Tak samo widziałem, że biegnę i też nie było kogo gonić. Teraz rzuty. Powinno być dobrze. Lekkie jest, lekkie. Brawo! 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 I brawa dla Krzysia, brawa, brawa! Dawaj Krzysiek! Jeszcze raz spróbuję. Krzysiu jest bardzo, bardzo ambitnym człowiekiem, ambitnym sportowcem. On nie odpuszcza. No i Krzysia wynik, 3 worki. Zawodnik gotowy? Do startu? Tak jest. Tak. 16, 18, 20, 22 i 24. No i brawa, brawa na Darka, on ma jeszcze czas. On ma jeszcze czas. Cztery, Borek. Brawo dla Darka, brawa. Brawa na punktach.
O, ale rzucił! Brawo! No i teraz głośno, głośno, piąty woreczek! Ale numer! Ale numer! Zaliczone! Mówi sędzia zaliczone! Zaliczone? To teraz kto po to wejdzie? Dobra! Zawodnik gotowy? Do startu! Wow! Potęga! Potęga! Siła, moc! Oskar! Jak ty to zrobiłeś? Łapać i rzucać. Łapać i rzucać. Z kogo ty bierzesz przykład? Tam stoi. Czyli? Mateusz Kieliszkowski. Proszę bardzo, proszę bardzo. Brawa dla Oskara! Petarda w łapie! Czwarty worek! Inna już technika, jak widzimy. Niższy zawodnik niż Oskar, a jednak... A jednak! Brawo! Brawo, Mario! Konrad znany z telewizji, nieraz go widzieliście w różnych programach. Próba się to narobiłeś, że tak. Nie, żartuję. Andrzej. Cztery przeszły. Jak ty to zrobiłeś? Może być. Mateusza Ostaszyckiego i Bartłomieja Grubę i Krzysia Radzikowskiego robią świetną robotę. Są zresztą sami dzisiaj nakręcają, to jest pan filmik nakręcający. Można później te całe zawody w Gruzinie obejrzeć na kanale YouTube Real Farm. I w drugą stronę 420 kg zaledwie. Ja proszę, zaproponuję komuś pilotki, może niech spróbuję to podnieść. A czy nie licząc Krzysia Radzikowskiego? Dawaj Krzysiu, dawaj, dawaj! Tak, idzie, 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 idzie! Dawaj Krzysiu do końca! Krzysiu, doniesiesz, doniesiesz! Drodzy Państwo, już z tym jokiem chodziłem, ale pusty, on ma pusty 170 kg i moje nóżki miały ciężko. Moje nóżki są szczupłe, ale silne, ale już miały ciężko. A zobaczcie, ile tu jest ciężarów.
potężne ciężary. Bratek, najbardziej można dopingować, tak jest. Brat Oskara. Równiutko, równiutko! Ależ blisko są! Proszę, jedna kostka! Teraz Krzysiu trzyma! Głośno, dopingujcie go! Niech trzyma jak najdłużej! Trzymaj, Krzysiek! Trzymaj! Brawo! Oj, waży, waży, waży! Tak, oklaski, brawa! Trzymaj, trzymaj, Darku! Tak jest! Dopingujmy! Brawo! I mocno, Tomku, mocno! Trzymaj to! Tak jest, brawa jak najbardziej! Się przydamy się, nie ziewamy! 15 sekund! Tak, pięknie! Pięknie trzymaj! Trzymaj, Mariusz, trzymaj! To jest lekkie, lekkie! Jak zakupy w Biedronce! I tak, gromkie brawa, tak jest! To dodaje na pewno siły! Trzymaj, Konrad! Trzymaj! Jesteśmy przed ostatnią konkurencją. Będziemy mieć zegar na maksymalną ilość. Spokojnie, te dzieci, które nie dostały się na... Poprzednie konkurencje wyglądały naprawdę super spektakularnie, ponieważ było bardzo szybkościowe. Oskar zdeklasował rzuty, tak myślałem, tak będzie. 14 sekund, jakoś tam wyszło. Konkurencje biegowe zaskoczył Konrad, ponieważ wygrał dwie. Bardzo, bardzo szybko, więc duża, duża poprawa u chłopaka. I tak naprawdę teraz ostatnia konkurencja decyduje o wyniku ostatecznym, ponieważ ciężar będzie naprawdę dość spory i może, dużo się, i może naprawdę się dużo zdarzyć, więc po tej konkurencji wyłonimy lidera. A i brawa dla Krzysia, ostatnia konkurencja, brawa! Zobaczcie jak leci dzieci, trzymać się! Korpena poleciała z Hyperią Luzińskim. Thank you.
Więcej idzie, pięknie, Krzysiu, brawo! Tak jest, walcz do końca, walcz! Tak jest! Brawa! Brawa dla Krzysztofa! Tadeusz ma 18 punktów na razie. A i popatrz. Jak na pierwszy start to wystarczy. Zawodnik gotowy? Ale bym strzelił jak z armaty. Dawaj, Mariusz, trzymaj to, dawaj, dawaj, dawaj! Już kółeczko! Idzie pięknie! Dawaj! No proszę! Zobaczymy! 640 Krzysiu Gasperski, ale 560 Mariusz Gorawa. I najlepiej zrobić dwa kółka i dziękuję! Ale dwa kółka, a tyle dzieci, które najadły się tyle słodyczy dzisiaj ze słodkiej porcji. Dawaj Oskar, walcz! Walcz! Walcz Oskar, ale klasa, pięknie! Walcz! Proszę, proszę! No, muszę mu piątkę przybić, skubaniec. Dobry jesteś, a jeszcze lepszy będzie. Jego początek dopiero. Tu się ważą losy Pucharu Polski Strongman, inauguracji Pucharu Polski Strongman Luzino 2021. I dopit, głośny brawa! Całe Luzino! Dwa kółka, Oj! Idzie, idzie! Oskar Konrad Karwat, zwycięzcą dzisiejszego Pucharu Polski Strongman Luzino 2021. Brawa! Tak oto zakończyliśmy zmagania w Luzinie. Wygrywa Konrad Karwat. Dla mnie naprawdę duża niespodzianka, ponieważ sądziłem, że wygra Oskar. Lecz walka trwała do samego końca. Zawody bardzo, bardzo emocjonalne. Jak Konrad sam ogłosił, prawdopodobnie jest na chwilę zakończenie kariery Strongman. Więc zobaczymy go przez chwilę w innej dyscyplinie. Tak czy siak, miło było zobaczyć wszystkich po raz pierwszy od długiej przerwy, ponad roku. Były to pierwsze zawody, ponieważ pandemia wszystkim przeszkodziła. Więc tak naprawdę mam nadzieję, że sezon w całej Polsce ruszy ponownie, jak i na całym świecie. Ja osobiście wkrótce zaczynam swoje przygotowania. Na razie będzie to delikatny trening typu jog, walizki, bez obciążenia mojego ramienia, tricepsa. Na ten moment czuję, że wszystko jest zrośnięte lepiej niż było po przedostatniej operacji. I no, mam nadzieję, że wkrótce zacznę dźwigać. Mój pierwszy start planuję na wrzesień, więc trzymajcie kciuki, oglądajcie odcinek. Pozdrawiam.